Witam w kolejnym odcinku serii Od Zera do Mastera. Dzisiaj kontynuujemy projekt, który rozpoczęliśmy ostatnio. Jak widzicie, wcześniej zrobiliśmy całą sekwencję w jednym patternie, a ja sobie to wszystko porozkładałem tutaj. Do każdego patternu dałem osobny dźwięk, żeby mieć większą czytelność i większą swobodę działania. Także możecie zrobić to samo. Natomiast brzmienie pozostało to samo. Wszystko jest tak samo, jak ostatnio to zostawiliśmy. Dzisiaj domiksujemy sobie tutaj kolejne partie naszego utworu, a zajmiemy się dokładnie akordami. W tym celu ja otworzę sobie tutaj wtyczkę FL Keys. Gdzie ona jest? Tutaj. To jest bardzo podstawowa wtyczka z brzmieniami pianina. Niektórzy twierdzą, że jest słaba, no bo w sumie nie jest jakaś mega dobra, aczkolwiek do początkowych projektów nadaje się, myślę, idealnie. Posłuchajmy podstawowego presetu. Nie jest najgorzej, także na tym podstawowym presecie Grand Piano będziemy tworzyć nasze akordy. Ok, wybierzmy sobie piąty track. Wejdźmy w Piano Roll. Na razie ja go schowam sobie tu na drugi ekran Maximusa. I wybierzmy sobie jakieś akordy. D-moll będzie pierwszy akord. Następny akord to będzie G-moll. Później powtórzę D-moll. I ostatni akord. A-moll. Czyli generalnie wszystkie akordy wybraliśmy smutne. Zróbmy sobie jakąś sekwencję. Ja zrobię może w ten sposób, że akord, który powtarza się dwa razy, czyli D-moll, będzie tutaj w ostatniej części taktu powtórzony. Natomiast akordy, które występują po jednym razie, czyli G-moll i A-moll, będą grały na całą długość taktu. Posłuchajmy tego. Ładna sekwencja. Jeżeli nie wiecie, jakie akordy dobierać, to poczytajcie trochę na temat akordów i harmonii na internecie. Możecie też robić na słuch. W każdym razie ja zostanę przy tej sekwencji, przy tych akordach. Możecie zrobić to inaczej. Nie musicie robić wszystkiego tak samo, jak ja w tym projekcie. Ok, natomiast musimy to zmiksować z całością. Także postawmy sobie to tutaj. Posłuchajmy. Aha. Przywrócę Maximusa, żebyśmy wszystko widzieli również. Ok, słuchamy. Ok, brzmi w porządku, uważam, natomiast w miksie niestety nie możemy pozwolić na takie szczyty.
Jak widzicie, ten akord uderza razem ze stopą i w tym miejscu powstają właśnie takie szczyty, które przydałoby się usunąć. Ja zrobię to może w taki sposób, że najpierw podpiszę sobie ścieżkę. Dobra. I postawię to pianino na wolny kanał w mikserze, czyli na siódemkę. Tutaj też sobie podpiszę piano. I zrobię sidechain od stopy. Natomiast, jak wiecie, stopę mamy na sendzie pierwszym, więc ten send pierwszy wyślę sobie tutaj prawym przyciskiem myszy do kanału, na którym znajduje się pianino i sidechain to this track. Ok, i teraz musimy załadować tutaj limiter. Może na razie odsoluję sobie samą stopę z werblem, ponieważ werbel również jest na tym sendzie. Popatrzmy. Ok, żeby aktywować sidechain, musimy wejść w funkcję kompresji, wybrać sobie prawym przyciskiem myszy sidechain sendu pierwszego, bo z tego zaznaczyliśmy, i wybrać sobie threshold, czyli próg zadziałania, czyli od jakiej głośności zadziała kompresja sidechain. No i oczywiście parameter ratio, czyli jak duża ta kompresja ma być. Posłuchajmy, popatrzmy. Parameter release odpowiada za to, jak długo ta kompresja będzie opadać w zasadzie, odpowiednia kompresji. Ok, jak widzicie, w miksie jest już czyściej. Troszeczkę dalej te szczyty tu wystają, natomiast nie możemy wszystkiego zredukować, ponieważ wtedy pozbędziemy się jakiegoś takiego w miarę sensownego brzmienia. Aczkolwiek teraz brzmienie nabrało dynamiki i efektu tak zwanej pompy, która moim zdaniem dosyć fajnie w tym miksie siedzi. Ja to zostawię tak. Ale jeszcze to brzmienie, może kilka funkcji zmienię. Poszerzę sobie obraz stereo tego brzmienia. Delikatnie spanoramuję to na lewą stronę. Jeszcze troszeczkę obraz stereo. Ok, zobaczmy jeszcze, czy może nada się tutaj lekki pogłos. Posłuchajmy samego. Uważam, że lekki pogłos z delikatnie wyciętymi dolnymi częstotliwościami i jeszcze bardziej rozmieszczony w przestrzeni stereo nada właśnie przestrzeni temu brzmieniu i uważam, że nic więcej tutaj nie trzeba robić. Posłuchajmy jeszcze raz całości. Przyjrzyjmy się również grafice w Maximusie. Okej, uważam, że brzmi to w porządku, jak również dobrze wygląda graficznie. Mamy dosyć odpowiedni zapas, około minus 4 dB, czyli taki, jaki powinniśmy zostawić przed procesem masteringu. Także
to by było tyle na dzisiaj. Zrobiliśmy jedno brzmienie, wydaliśmy akordy, pianino i myślę, że w dzisiejszym odcinku to wystarczy, a w następnym odcinku do tego samego projektu dorzucimy linię basu. Ok, dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do komentarzy i czekajcie na następny odcinek. Dzięki, na razie.